No cześć cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku na kanale z gry ARK Survival Evolved Słuchajcie, wyszła nowa mapa Ark Fjordur. Jezus Maria Uciekaj pan Cajnie mnie przywitali e, właśnie e, Wyszła nowa mapa, Dosłownie nagrywam to jakieś 3 godziny po tym jak wyszła i tak, i dzisiaj zwiedzimy sobie mapę. Zwiedzimy sobie całą nową mapę, który w sumie dużo nie wiem. Jeszcze moment sprawdzać na pewno, bo ostatnio mi coś zacząłem nagrywać i się nagle przerywało, nie wiadomo czemu. Eee, słuchajcie. zwiedzimy sobie mapę. Czekaj, mam coś zwiedzone? Tak, mam, bo właśnie to nagrywałem, ale... ucięło mi. I dlatego nagrywam od nowa. Więc tak, słuchajcie. Nowa mapa ARK, Arkfiodu Zapowiada się naprawdę ciekawie. E, możliwe, że zrobię z tego serię. Możliwe, że będzie. Mam nawet osoby, z którymi Moksze będziemy grać właśnie. E, I to będzie, jeżeli zrobię, to pewnie będzie seria też po części z wami, bo dam wam, będzie to seria na prywatnym serwerze, więc Wy też będziecie mogli dołączyć i może poszlibyśmy sobie na przykład wspólnie na bossa kiedyś ogólnie, tak też mówię jeżeli będziecie chcieli grać e, więc tak, słuchajcie, dzisiaj sobie zwiedzimy mapę co pierwsze możemy zauważyć to nowe obeliski zupełnie nowe obeliski które wyglądają w ten sposób co, z tego co słyszałem to są jakieś runy runy na tej mapie, ale nie wiem do końca czego one mają służyć, ogólnie o tej mapie dużo nie wiem ale wiem mniej więcej jakie są że są cztery nowe w ogóle włączę sobie god Mod, tak? włączyłem? tak E, są cztery nowe stworzenia. Jest to Andrew Sarkus, Fjord Hawk, e, De Mo, De, Desmodus, oraz, oraz. oraz. muszę to zobaczyć, bo żebym zapomniał. One minute. On się nazywa. coś na F. Fenrir. Tak. F -f Fenrir. I ogólnie. Z bossami działa to tak samo jak na Lost Island, tak naprawdę, bo boss. Mogę to otworzyć? Boss to jest po prostu większy, większy wilczek. O. Który był właśnie dodany w tym. w, tym, w tej mapie. Tak. Więc e, to jest właśnie to jedyne nowe. jedyne nowe stworzenie. To się co ja mówię, to jest po prostu jako boss. A, ja chciałem powiedzieć to, że jest to jedyne nowe stworzenie takiego ciekawostka, dodane właśnie przez twórców, bo reszta jest dodana przez, przez twórców mapy, bo reszta jest, reszta jest dodana przez twórców gry, a ten jedyny wilk to jest właśnie przez twórców tej mapy. E, więc. Ogólnie, ale ładnie to wygląda. Mega mi się podoba ten las, jest taki fajny, więc ogólnie ta mapa ma być takim klimatem wikingowym. Ta mapa ma być właśnie takim klimatem wikingowym. Zwiedźmy sobie w ogóle no, całą wyspę, sobie oblećmy, w końcu zwiedzamy mapę. Fajnie to wygląda, fajnie. Ogólnie te pytajniki na mapie, z tego co już zauważyłem, to są jaskinie. Co w nich jest? Nie wiem, bo w sobie nic nie znalazłem, ale to są jaskinie. Jakie są w ogóle stworzenia SPM? jest tu coś niebezpiecznego? Znaczy na pewno. Walk, walku może być łatwa strefa, ale i tak. Co to jest? To jest runa. Tak, to jest runa. 1 na 200. I z tego podobno dostajemy level. Dostaliśmy 8 leveli za to. W znaczy mniej trochę, bo mieliśmy przedtem. Ale... Właśnie... Tak, z tego co słyszałem to za zbieranie tych run... Dostajemy level. O, czekajcie. Kolejna. Dostaliśmy... 11 poziomów za runę. Jest ich 200 na mapie. Co... Przecież ta mapa... To jest taka farma Expa, że to szok. ich jest 200? Ciekawe, ciekawe, co się stanie, jak zbierzemy wszystkie. Co to jest? Jak? Jak? Czy to ostatni nawet, to ja sobie polatam, z takim ptakiem już będę miał? What the heck? Co to w ogóle jest? Ciekawe. Czy to jest jakieś za zastąpienie notek? Jak koruny tylko że ciemu aż tyle poziomów What the heck, come on, co się dzieje? To z tego co widzę, to jest właśnie taki lasek na tej pierwszej wyspie łatwej. Taki las właśnie... Uh, Są wywerny? Wygląda idealnie jak z wywerna, no chyba wywer nie ma. Jest jakiś cave. E, Dini. Proszę mnie zostawić. Co to za cave? Coś w ogóle jest? Czy to nic nie ma? Chyba nic. Eee! E. o już myślałem, że się spragowałem. To nic nie ma. Ale okej, okay. dobra, to tą map to w sumie już z zwiedzoną. Polećmy sobie teraz w tą stronę. E, Tylko właśnie nie chcę jakoś chodzić, bo to duży zajmie, a nie wiem w sumie co tam jest. Już raz byłem i nic tam nie znalazłem. Ej, właśnie, mogłem zobaczyć, co potrzeba na tego błosa, bo się nie patrzyłem. Ale okej, okay, zwiedźmy sobie na razie... Ej, tutaj to mi się podoba. To, to, to mi się tutaj podoba, ta, ta, ta. Tutaj może się osiedle, ale nie wiem. Nie wiem, gdzie jest najlepsze miejsce do osiedlenia się na tej mapie. O, To jest kozak miejsce. Fajne jest to, że na tej mapie jest właśnie dużo takich, takich, tych e, płaskich terenów, że będzie można fajnie sobie budować. Na The Island właśnie było denerwujące, że czy mało było takich terenów płaskich, i dlatego właśnie ludzie po polubili Ragnaroka, mi się wydaje. No Poza tym, oczywiście, że są wywery, nie? I gryfy, i w sumie wszystko, co najlepsze stworzenia. To było jeszcze bardzo fajne do budowania, że były dużo takich prostych terenów, dużo takich właśnie płaskich, płaskich, nie prostych, płaskich. I to mi mega właśnie tutaj przypomina Ragnaroka, to, 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 to tutaj co jest. Ale, ale fajnie to wygląda, podoba mi się. To jest chyba Redwood, ale inny, bo te, te liście mi się tak szczerze nie podobają. Mo, możecie mnie co to w komentarzach skazać, ale nie, nie podobają mi się te liście. Tak, sują według mnie ten klimat, ale, ale fajne, że zrobili to od siebie. Nie, no pod tym względem to naprawdę szacunek dla twórców, że tyle rzeczy dodali od siebie. Praktycznie każde drzewo jest inne. Jest samek. To jest samek, co to jest? Ja Argenty Właśnie na temat stworzeń. Tego nie powiedziałem. Powinienem to przytoczyć na początku. To e, kurde, nie pamiętam dokładnie wszystkich, ale podobno na zwiastunie, z tego co mi mówiła pewna osoba, e, to było widać przez chwilę Bruce'a Stalkera i przez chwilę Rock Drake'a. Co możliwe, że te stworzenia tutaj będą. E, ale było też ogólnie o innych. Tylko nie pamiętam do końca, jakie to były, właśnie. To mnie teraz boli. Może jak sprawdzę to jeszcze to pod koniec odcinka powiem, ale okej. Okay. Co. So... Aha. Ale że. Aha. Czyli. Żeby pokonać tego bossa. Potrzebuję trofezy. Bossów z The Island. Czyli tak po prostu na tej samej mapie się nie da grać, żeby pokonać bossa. Może Bo, się da jakoś. Jeżeli da się jakoś trofea zdobyć, nie zabijając posa, to przepraszam, że tego nie wiem. Ale jeżeli tak jest, to znaczy, że trzeba się przenieść na The Island, pokonać bossy i dopiero pokonać tu. Jakbyś się chciał grać tylko na tej mapie, to się nie pokona bossów. Aha, to mnie zaskoczyli. Tak w sumie dziwne. Nie wiem, czy to jest... Nie wiem, czy to ma jakiś sens, czy to, to, to był dobry pomysł, ale muszę coś sprawdzić. Okej, okay, nagrywa się, żebym jestem bardziej ostrożny. E, tak, dobra, lecimy sobie zwiedzić tą mapkę, w sensie tą tutaj wyspę. Nie wiem, więcej to jest właśnie ten fajny teren. Tutaj myślę, że jeżeli chcesz się osiedlić, to według mnie to jest najlepiej. Tutaj to mega fajnie wygląda. Tu jest właśnie tutaj niezaładowane tekstury. Czy coś tu jest? Co to jest? Dzień dobry. Eee. Jakie zarąbiste! Oh, ja chcę tu się osiedlić się. A nie, pewnie nie będzie można na jakbym grał na PVE, bo tak jakby biorę sobie biorę Z Płami i... tymi rzeczami. No Dobrze, muszę sobie kody zapamiętać tego miejsca, to będę wiedział gdzie przychodzić perełki, kryształki. Pokaż gdzie to jest w tym miejscu. 32 na 67, jakoś tak mniej więcej. E no, to mi się podoba. Blisko tego bym się osiedlił. To, to jest fajne. Okej, okay, tutaj mamy właśnie Redwood. Redwood jest stary, też na tej wyspie. Tak, on jest w tym miejscu, ale fajnie ta mapa wygląda. Tak, fajnie, przyjemnie zrobiono. I tu jest właśnie główna, głównie te po prostu. jest chyba świerk. Nie nie, to nie jest świeg. Nie wiem, co to za drzewo. to czy Tu jest jakieś hardcake wikingów, co to w ogóle jest. Jakby. mogę to zamknąć? Nie, szkoda. Jakby to jakiś, ktoś, jakaś oaza. Ej no, fajne, fajne. Jakby ciekawe. Taki właśnie wikingowy klimat ma ta mapa, więc jeżeli ktoś to lubi, to serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś lubi takie klimaty. W sensie kolejny zamek. Ej, no mi się to podoba. Mi się to... to mi się akurat podoba, ale to drzewo. Nie wiem o co z nim chodzi, mnie to boli. Mogę się przygotować bardziej przed tym filmem. Wiem, że coś z nim jest, ale nie wiem co i nie mogę wam tego powiedzieć. Przepraszam was. Niestety. Może powiem to na pierwszym odcinku z. jak wyjdzie już. jak zaczniemy robić serię z PVE. Survival. Tak. Zobaczymy. Zobaczę. <tutujesz> Tutaj jest rzut. I ten rzut jeszcze nie zszedł, ale ten rzut wygląda inaczej. Ja zginę, ja ginę, chociaż mam god moda, ale patrz na ten zrzut. Nawet twórcom się chciało zrobić takie rzeczy jak zrzuty. Wyglądają one mega. Naprawdę. Super wygląda to. Jak to jest... Jak to jest fajnie zrobione w ogóle. Ile to pracy kosztowało, żeby zrobić taką mapę. Ale dobra, została nam jeszcze ostatnia wyspa. I z tego co widzę... To na mapie, na tej wyspie, narysował się taki smog? Co to jest? Boję się. Ja wiem, że umieram. Ale... Ale... Czy to są wywerny? Tak! Mamy wywerny! A są jaja? Bo są. Mamy jajo? Ło! Mamy wywerny na plecach. E, no jaj nie ma. Skamowali mnie. Halo? Jajo? jo. Jajo? jo. Ja jo. No, tyle z tych jaj, nie ma jaja. Co to jest? Widzicie to? Miasto wywę Bez jaj. No, bez jaj, że nie ma jaj. No masakra Tu są magmazały, bo to wygląda idealnie, jak jest z magmazałami. Co? magmazały moje najlepsze, zginąłem. Ała. Nie rozumiem tej gry. Czemu ja ginę, chociaż mam kotmota. Czy ktoś mi to wytłumaczy? Ta muzyka jest kozacka. Ja, ja, czemu znowu się i wszystko chce mnie zabić? A jestem na godmodzie tym razem. To czemu mnie oskar... czemu... czemu nie ma jaj? Patrzcie, no były wywerny, nie? Gdzie to było? Tu jest i gniazda. Jest wywerna. To jedna, nie wiem czemu, tylko jedna. Nie ma tu nigdzie jaj. Patrzcie. O, no teraz jest więcej wywern. Ale jaja się nie zespiły. No patrzcie, no nigdzie nie ma jaj. No bez jaj. Dobra, lecimy tu. Eee, a te mają jaja? Macie jaja? Młodeczki? Nie zabijajcie mnie, no. Nie jestem na godmodzie, ale nie ufam. No jaj nie macie, no! O, a mają. No i magmazały? E dwa nawet. A! Aha, o. God mod. God. To myślałem, że... Mogę? Mogę chyba? Z... Sprakowałem grę mocy. Gdybyście chcieli kolejną poradę, jak z... grę zepsuć w też w tych sposobów jest dużo, to macie kolejny. Chyba muszę, ale te pszczoły taktyczne, zaraz wracam. Kurde, ten nut to, to jest taki sztos, że, że to muszę dopuszczać. To Dobra, wróciłem już. E, jestem z powrotem. E, tak. Odłączyłem od i tak, właśnie na temat stworzeń, bo sobie to na szybko sprawdziłem, to jeszcze jest tu shadow main. Nie wiem gdzie, ale jest. No i właśnie Rock Drake, ale gdzie? On jest? Gdzie jest Rockdake? Czy są tu ich jajka? Nie wiem właśnie Rockdej. I... Nie widziałem. Nie wiem gdzie są. Jest to pewien, Dobra, to magmazały już widzieliśmy. Chociaż tego, że właśnie God mod. No, teraz się włączył, się tak włączyć. No, no to nie wiem, czy te magmazały mnie zabiły. Może po śmieci mi się godmod wyłączył, ale ostatnio był włączony znowu po śmieci. Nie rozumiem, Aka, nie rozumiem tej gry. Czemu ja tak ginę na Godmodzie? Nie wiem, nie wiem. Ale praktycznie już całą mapę zwiedziliśmy. wyweny nas oskamowały. ja i nie robią może jeszcze się nie wiem, nie, z... nie załadowały te jajka. Zwiedziłbym sobie jeszcze to do końca, do końca tego cave'a i bym zrobił lekkie podsumowanie, bo nie chcę jakoś te mapy dużo zwiedzać, bo tutaj dużo jest do zwiedzania. A ja nie chcę robić jakiegoś dużego odcinka, drugiego i chcę Wam po prostu pokazać mniej więcej to, co jest pierwszy rzut oka. Pierwszy rzut oka i takie najważniejsze informacje odpowiedzieć. Nie chcę tutaj jakoś nie wiadomo jak przedłużać, zwiedzać jakiś każdy cave, bo według mnie to jest po prostu bez sensu. A Więc wejdźmy sobie, bo tu jest jakiś duży cave, ale Wy, wyszedłem dosłownie. Niezły złe, że mi jest. Eee, I tak, no tutaj nas niestety oskamowały. Nie ma jaj. Czemu nie wiem. Ale cóż, przynajmniej magmazały, nas nie oszukały. Jak mazory możemy sobie zdobyć na tej mapie? O tym drzewie nie wiem ciągle o co chodzi, ale w sumie C2. Poszukam informacji i może wam jeszcze znać. No słuchajcie, wróciłem. Niestety nie znalazłem żadnych informacji na ten moment. Muszę się popytać o to specjalistów, a na ten moment się po prostu nie chce szukać. Nie widzę żadnych informacji. Wiem gdzie coś są, ale. Ale no, na razie mogę Wam jeszcze pokazać śnieżny Redwood, bo jeszcze w sumie tego nie widzieliśmy. Wygląda naprawdę ciekawie. Wow, ta mapa naprawdę jest oryginalna. Serio, naprawdę jest oryginalna i to mu trzeba przyznać. W eee, się wszystko jest tutaj stworzone przez twórców tej mapy na nowo: zrzuty, obeliski, notatki. Wow, w ogóle co to jest? Nie to. A. Aha, runy, to jest tylko, że ile zebraliśmy, więc naprawdę mapa wielki. Naprawdę, podoba mi się, mega. Je więc więcej w sumie to już nie mam co mówić. Takim akcentem się z wami żegnam, Mam nadzieję, że tutaj coś wam przedstawiłem. Mogę jeszcze dodać na przykład na mapie się sponują także Bazyliszki czy Tony Dragon. Jeżeli kogoś to interesuje, tak mogę powiedzieć. E e więc to na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Może w pierwszym odcinku z Nowej Serii PVE. Może z innych filmów, z innych G zobaczymy. Więc trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa. Pa, no i cześć. Siema. Cześć.